Cześć, rozmawiamy dzisiaj z Bartkiem Przedwojewskim. Cześć Bartek, dzięki, że zgodziłeś się porozmawiać chwilkę albo dłuższą chwilkę. Cześć wszystkim, dzięki za zaproszenie i miło mi, że możemy sobie pogadać. Nasza rozmowa ma miejsce 13 sierpnia, czyli w dzień, w którym odbyły się zawody w Sierzinal. Zobaczymy, jak szybko mi pójdzie obróbka wideo i wrzucenie materiału do sieci. No, już przed nagraniem, Bartek, zapytałeś mnie, czy oglądałem, więc zakładam, że ty oglądałeś. Jakie masz Tak. wrażenia No ja pobiegu? sobie zaplanowałem sobie tak trening, żeby realizować go dzisiaj na bieżni mechanicznej i od godziny praktycznie 11 zacząłem biec razem z zawodnikami. Praktycznie przez 2 godziny oglądałem sobie transmisję biegnąc i no byłem pod wrażeniem tego, jakie tempo było narzucone przez czołowych zawodników i naprawdę emocje towarzyszyły mi przez całe 2,5 godziny, ponieważ no, do samej mety, do samej kreski niektóre lokaty gdzieś tam się rozstrzygały. No, niesamowite było to ujęcie z ostatniego zbiegu, jak Kilian dogonił akurat chyba dwóch zawodników przed nim. Czy tam chyba dogonili razem z Petro Mamu Kenijczyka, wyprzedzili go. Kenijczyk się też akurat w tym momencie przewrócił, także działo się bardzo dużo. No dokładnie i to samo w kobietach. Maud Matys do samego końca praktycznie starała się dogonić pierwszą zawodniczkę, miała ją w zasięgu wzroku, ale no, jak widać no, nie udało się jej, ale dzielnie walczyła. Dlatego no mówię, emocje praktycznie i w biegu męskim, żeńskim, praktycznie od samego początku do samej mety, ponieważ też i mężczyźni, i kobiety ocierali się gdzieś tam po drodze o prędkości szybciej niż rekord trasy, więc to też napędzało gdzieś tam dodatkowo rywalizację. No, Sierzinal jest takim dosyć specyficznym biegiem, bo to jest bieg górski, tam jest nawet sporo przewyższenia na 30 kilometrach, chyba 2200, ale jest bardzo biegowa trasa, prawda? Powiedz mi, bo ja sobie nie przypominam, czy ty biegłeś Sierzinal? Nie wydaje mi się. W 2018 roku biegłem Sierzinal i też rok później trenowałem na trasie Sierzinal i trasa jest no, bardzo łatwa technicznie, jest trochę wertykalowa, ale bardzo, bardzo biegowa, no, z czego co mogliśmy zauważyć, że no, zawodnicy z Kenii bardzo łatwo przemieszczali się w tym terenie i też zajmowali dobre lokaty. No, to jest właśnie taki bieg, na którym trochę tych Kenijczyków startuje i walczą o czołowe lokaty, startują też biegacze typowo górscy, no i jest to taka jakby przestrzeń, żeby ci zawodnicy mogli troszeczkę właśnie ze sobą porywalizować. Oczywiście na YouTubie w czacie już pojawiły się głosy o tym, że Kenijczycy dominują teraz biegi górskie. Czy ty uważasz, że w takich trudniejszych biegach Kenijczycy mają szansę, czy to jest tylko kwestia tego, żeby właśnie bardzo dobrze zawodnicy z Afryki Wschodniej zaczęli startować, czy nie ma takiego bezpośredniego przełożenia między na przykład poziomem maratońskim a jakimś właśnie biegami chociażby cyklu Golden Trail World Series? No i przede wszystkim ja się cieszę, że zawodnicy z Kenii próbują też swoich sił w górach, ponieważ no, mało ludzi jakby dochodzi do tej czołówki światowej i robi się trochę nudno, więc mnie to cieszy, ponieważ zawsze to też wyzwanie dla zawodników, żeby lepiej się przygotować do zawodów. I też nie wiemy, jak zawodnicy z Kenii będą na danych zawodach wyglądać, jak będzie wyglądać ich poziom, więc to dodatkowo napędza jakby to widowisko sportowe. Ale mamy biegi, w których uczestniczyli już w tym roku, chociażby w cyklu Golden Trail World Series, podczas maratonu du Mont Blanc czy Zegama. No i nie udawało im się być w pierwszej trójce tych zawodów, a to są zawody takie naprawdę górskie, czyli mamy wszystkie elementy, biegi techniczne, długie, strome podbiegi, wszystko, czego możemy oczekiwać w górach, właśnie na tych biegach jest, więc
No to pokazuje, że jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby się zaadaptować do warunków. No ale myślę, że będzie ciekawiej z roku na rok ten poziom zawodników kenijskich się będzie podnosił i no i jestem sam ciekaw, bo no, trzeba pamiętać o tym, że biegi górskie to nie tylko Sierdzinal, łatwe techniczne bieganie i szybkie, tylko też no, biegi trudne technicznie, właśnie jak tydzień temu podczas cyklu Golden Trail w Norwegii, gdzie no, chciałbym zobaczyć, jakby wyglądał bieg właśnie w wykonaniu kenijczyków. No, jakby nie chcemy tutaj przesądzać o tym, jaki byłby wynik, ale myślę, że mamy podobne intuicje, to znaczy, że byłoby im dużo trudniej wykorzystać swoje atuty i jakby nadrobić być może mniejsze doświadczenie w takim technicznym terenie. Słyszymy się nadal? Tak, słyszymy się. Mam Okay, mały dobra. problem techniczny, ponieważ zaczęło bardzo mocno padać, a mam okna balkonowe otwarte i szybko je zamykam. Dobra. Tutaj wrzucimy jakąś ciekawą grafikę albo jakiś muzyczny. Jesteśmy. Uratowana sytuacja. Możemy rozmawiać dalej. Bartek, wspomniałeś o biegu, który był twoim takim powrotem do międzynarodowego ścigania. Przypomnijmy tydzień temu Standard Trail Run w Norwegii. No i twoje trzecie miejsce w bardzo, bardzo mocnej stawce. I pamiętam, będzie trochę trudno rzucić, bo to chyba było w relacji na Facebooku, gdzie bodajże przed kontrolą biegową albo po kontroli wrzucałeś krótki filmik. No i było widać po prostu, że cała twarz ci się cieszy, że w oczach masz taki, wiesz, ogień. Było widać po prostu, że Bartek wrócił do gry. Jak ty to czujesz? No dzięki tutaj. Jeżeli chodzi o samopoczucie, to naprawdę byłem bardzo zadowolony z siebie po tym biegu i byłem szczęśliwy. Ostatnio jakoś brakowało mi tych emocji przez ostatni rok podczas moich zawodów, więc cieszę się, że takie emocje mi towarzyszyły po biegu, po tak udanym biegu. Więc no mega zadowolony jestem z tego właśnie, że wróciła mi ta radość do biegania, do rywalizacji i do fajnego ścigania. No, ale mówimy teraz o tym, że wróciłeś i no, interesująca ciekawa jest dla mnie ta przerwa. Przypomnijmy tylko krótko, że w 2020 roku wygrałeś cały cykl Golden Trail World Series, finał na Azorach. W 2021 roku zajęłeś trzecie miejsce w cyklu. Tam był finał na El Hierro, które było no, takim hardkorem ze względu na warunki pogodowe. Ale też ten 2021 rok był udany. Natomiast potem pierwsza połowa roku, przez te pierwsze miesiące, od stycznia do maja, chyba od końcówki stycznia, zniknąłeś. I opowiedz nam, co się w tym czasie działo, bo już zdradzałeś troszeczkę, że było przedtrenowanie, że było nadmierne obciążenie organizmu, ale na pewno już teraz, po jakimś czasie, masz lepszy ogląd tego, co się wydarzyło. No tak, doprawdy. Te dwa ostatnie lata były bardzo dobre, jeżeli chodzi o mój sezon sportowy. No ale cały czas łączyłem pracę zawodową Straży Pożarnej z takim profesjonalnym bieganiem i starałem się jak najlepiej przygotować do tych biegów górskich. Ja też często powtarzałem, że mój poziom sportowy będzie zależał w głównej mierze od tego, jak wyglądają służby w Straży Pożarnej, czyli jeżeli będzie dosyć intensywnie i będzie ciężko, no to będzie się odbijało na moich treningach, co za tym pójdzie, na zawodach nie będę w tak dobrej formie i to miało miejsce w zeszłym roku. W pierwszej części sezonu było dużo ciężkich służb. Ja też próbowałem jeszcze trenować do tego ciężko, co przyczyniło się do tego, że już w połowie roku byłem mocno zmęczony. I już zacząłem się zastanawiać po prostu nad tym, czy zrezygnować z pracy, jak to zrobić, żeby wrócić do tego poziomu sportowego.
Wtedy pojawił się pomysł pójścia na urlop bezpłatny. Państwowa Straż Pożarna poszła mi na rękę, udzielili mi dwuletniego urlopu bezpłatnego. No i w tym momencie zamiast po prostu odpocząć troszeczkę po tym okresie, gdzie już było mega ciężko i już organizm naprawdę był mocno zmęczony, no pojawiło się takie światełko w tunelu po maraton do Mont Blanc, gdzie zająłem trzecie miejsce. I myślałem cały czas o tym, że mam szansę jeszcze o walkę o zwycięstwo w cyklu Golden Trail World Series, więc od razu wyjechałem w wysokie góry, zacząłem ciężko trenować i skutek był odwrotny, ponieważ oczywiście forma była, ponieważ wygrałem kolejny bieg cyklu, czyli bieg w Chiemgau. No ale po tym biegu to miałem po prostu jeden wielki spadek formy, jeden wielki dołek i do samego El Hierro praktycznie, czyli do biegu finałowego, czułem się, że po prostu nie mam sił już biegać i pomimo tego, że byłem zmęczony, to jeszcze dalej próbowałem powalczyć o to, żeby jak najwięcej siebie wykrzesać. No i to wszystko przyczyniło się do tego po prostu, że mój organizm był przemęczony. Po zakończeniu sezonu myślałem, że wystarczy mi 3 tygodnie przerwy, którą wykonywałem co roku. Niestety po tak wymagającym roku to było za krótko, za szybko wróciłem do treningu. Potrenowałem 1,5-2 miesiące, zaliczyłem w tym czasie 2-3 obozy. No i wtedy już mój organizm powiedział stop, ja już mam dość. Na początku nie podejrzewałem, że to może być przetrenowanie. Szukałem tutaj jakichś innych przyczyn, innych problemów. Odwiedziłem naprawdę mnóstwo specjalistów, wykonałem mnóstwo badań. Finalnie okazało się, że jestem zdrowy, że nic mi nie dolega. Więc to Przepraszam, było że ciebie słowo, tak jakby chronologicznie, to był początek tego roku, tak? Kalendarzowo? Tak, dokładnie. Dokładnie. A powiedz, czy były jakieś... Ja treningi zaprzestałem z początkiem lutego, ponieważ przez cały miesiąc praktycznie byłem chory i nie byłem w stanie w ogóle funkcjonować. No właśnie chciałem cię zapytać, jak się to manifestowało? Czy na przykład regeneracja nie szła, czy nie mogłeś spać, czy widziałeś to tylko, nie wiem, po parametrach treningowych, nie wiem, po tempach, czy potętnie, czy właśnie, Tak. Bo mówisz, że chyba organizm odpowiedział się, zbuntował, Właśnie, tak? to może też warto o tym powiedzieć dla wyjaśnienia, ponieważ w sporcie i w ogóle generalnie nie ma czegoś takiego jak parametr przetrenowania, chociażby w badaniach krwi i nigdy tego nie jesteśmy w stanie określić. Więc w moim przypadku te treningi jakby cały czas stały w miejscu. Prędkości na treningu w ogóle się nie zwiększały. Wykonywałem naprawdę ciężką pracę na tych treningach, a ten trening stał cały czas w miejscu i to już gdzieś mnie tam zastanawiało. A jednocześnie po takich cięższych jednostkach treningowych w nocy dopadała mnie gorączka, dreszcze i przez kolejne 2-3 dni czułem się, jakby po prostu miał grypę. Organizm troszeczkę odpoczął, po 5 dniach wracałem do treningu, lekko się wprowadziłem, znowu wszedłem na jakiś intensywny trening i to po prostu wracało jeszcze raz. No i tak trenowałem przez 2 miesiące, aż już po prostu tak przemęczyłem swój organizm, że praktycznie przez cały miesiąc no byłem chory praktycznie. Coś takiego jak grypa, przeziębienie. I to już po prostu, to był chyba kres mojego organizmu, więc tak na to zareagował. I w momencie, praktycznie przez cały luty w ogóle nie trenowałem, chodziłem po lekarzach, spróbowałem się zdiagnozować, nikt nic mi nie powiedział. I ostatecznie poprosiłem właśnie mojego sponsora Salomona, żeby po prostu mi pomogli troszeczkę w tym temacie i oni skontaktowali mnie z francuskimi lekarzami, którzy zajmują się zawodowymi sportowcami i właśnie już oni stwierdzili, że takie symptomy, jakie miałem, występują właśnie u sportowców, które jakby się przetrenowały, przeciążyły swój organizm i że muszę zrobić po prostu 3-miesięczną przerwę, żeby organizm się zregenerował, odpoczął i po tym czasie mogę wejść znowu w trening, ale też spokojnie. Przez pierwszy miesiąc miałem się spokojnie wprowadzać.
i z każdym kolejnym miesiącem mogłem dokładać sobie jakby obciążenie. Więc w momencie, kiedy praktycznie luty, marzec, kwiecień byłem praktycznie bez treningu i w tym czasie tylko i wyłącznie odpoczywałem i nic nie robiłem i to był dosyć trudny okres dla mnie. No, dzięki, że o tym mówisz, bo z jednej strony mamy taki obraz, szczególnie zawodowego sportowca, szczególnie od tych na topie oczekujemy, że zawsze będziecie wygrywać, że zawsze będziecie w najlepszej formie. Wiesz, jak jesteś słaby, czy się źle czujesz, to przegrywasz, nie? Więc dzięki, że o tym tak otwarcie mówisz. I myślę, że to jest bardzo wartościowe dla wielu biegaczy, bo to pokazuje, że przetrenowanie może dotknąć jakby każdego sportowca, nawet bardzo świadomego, trenującego mądrze z doświadczonym trenerem. I również tak jak opowiadasz o tym, że niekoniecznie są jakieś super konkretne symptomy, które albo że łatwo to zdiagnozować, nie? Idziesz na jakieś zadanie i dostaniesz wynik, jestem przetrenowany, tylko tak, że tak. Właśnie myślę, że w tego rodzaju pętli, jaką ty miałeś właśnie, że brak postępów, przemęczenie, tydzień odpoczynku, kolejna próba, która niewiele daje, tak. kolejny odpoczynek. Myślę, że znalazłoby się trochę zawodników jakby z każdego poziomu sportowego, którzy mogli powiedzieć, kurczę, coś podobnego przeżyłem albo przeżywam. Tak, dokładnie. Myślę, że to jest coś naturalnego u ludzi ambitnych, którzy chcą osiągnąć sukces i czasami zapominają o najważniejszych rzeczach, takich jak słuchanie swojego organizmu i po prostu no to jest naprawdę, to jest taki naprawdę sport ten zawodowy, to jest po prostu zabawa na cienkiej linii. I czasami za bardzo jesteśmy ambitni i tą linię przekraczamy, co potem ma odwrotne skutki niż takie, jakie byśmy chcieli. I też jak tak widzę właśnie po innych ludziach, zawodnikach, no to właśnie zauważam, że popełniają takie błędy właśnie jak to, że czasami zbyt mocno przeciążają swój organizm, no bo trzeba pamiętać, że przeciążenie organizmu to nie tylko wysiłek fizyczny, ale również psychiczny, obowiązki domowe, nieprzespana noc i to te rzeczy, które gdzieś tam się nakładają, właśnie powodują, że ten organizm w pewnym momencie już nie ma naładowanych baterii i po prostu przestaje funkcjonować. I powiedz, kiedy właśnie dostałeś tego rodzaju diagnozę, w ogóle też super, że dostałeś takie wsparcie od teamu, od Salomona, że właśnie w tym momencie, kiedy byłeś troszeczkę bardziej w dołku, że właśnie wtedy byli jakby razem z tobą i razem mogliście wypracować jakieś tak. rozwiązanie. No Dostałeś. bardzo, tu ci jeszcze przerwę też. Jasne. Bardzo, bardzo im za to dziękuję i też żałuję, że tak późno się do nich zgłosiłem. Trochę się obawiałem ich reakcji na to, że sezon się zbliża, a ja praktycznie jestem chory, nie mogę trenować i na własną rękę przez pierwszy miesiąc praktycznie wyłącznie działałem. I żałuję, że wcześniej nie zgłosiłem się do nich, bo na pewno ten okres by się gdzieś tam troszeczkę skrócił. Może bym wcześniej przez to te treningi realizować i mógłbym wrócić szybciej do tych treningów, więc no tutaj akurat też był błąd z mojej strony, ale no obawiałem się reakcji mojego głównego sponsora, więc okazało się, że naprawdę to bardzo im zależy na zawodnikach i praktycznie zrobili wszystko, żeby mi pomóc. Kiedy dostałeś jakby to zalecenie 3-miesięcznej przerwy od treningów, jakie były twoje właśnie pierwsze myśli, na przykład co ja będę robił przez całe dnie, czy ucieszyłeś się z tego, czy podszedłeś do tego tak zadaniowo, że dobra, to teraz moją pracą będzie, nie wiem, więcej snu, odpoczynek, jakaś regeneracja, jak się czułeś? No na początku byłem załamany, no bo wiedziałem, że kurde, wziąłem 2-letni urlop bezpłatny po to, żeby się przygotowywać jak najlepiej do zawodów. I wiedziałem, że no,
praktycznie założyłem z góry, że ten sezon już jest stracony i że nie ma szans się już przygotować po wznowieniu treningów, ale z drugiej strony trochę mi ulżyło, ponieważ faktycznie byłem zajechany strasznie i cieszyłem się, że w końcu sobie odpocznę i ten pierwszy miesiąc naprawdę nie zrobiłem nic, spałem, chodziłem tylko na spacery z psem, skupiłem się na pracy ze swoimi podopiecznymi i przez pierwszy miesiąc tak praktycznie totalnie odpoczywałem i luzowałem i czułem, że mi tego potrzeba. Wiesz co, to jest coś, o czym tobie wspomniałem przed naszym nagraniem w rozmowie. Coś, co jakby mnie osobiście interesuje i co obserwuję co jakiś czas w takim środowisku właśnie tego naszego sportu, że w momencie, kiedy jesteś na topie, wygrywasz biegi i tak dalej, to wszyscy cię lubią i wszyscy tam ci gratulują i tak dalej, cieszysz się dużym zainteresowaniem, ale czasami bardzo szybko, kiedy masz gorszy czas, to jakby nagle ci fani gdzieś się rozpraszają, nie wiem, zwracają swoją uwagę ku innym sprawom. I znowu, żebyśmy się źle nie zrozumieli i nie chcę, żebyś ty mnie źle zrozumiał, jak również nasi widzowie, bo to nie chodzi o to, żeby teraz kogoś hejtować i mówić, że kibice są, wiesz, zawsze powinni być zawodnikiem i tak dalej, ale widziałem to na przykład w przypadku Marcina Świerca, kiedy on miał jakiś gorszy okres, widziałem to w przypadku Bartka Gorczycy. I tutaj też miałem wrażenie, że jak Bartek Przedwojewski wygrywa, no to jesteś wszędzie, no nie? W każdym z mediów, a jak na przykład no właśnie jest taki właśnie cichy okres, to nagle znikasz też jakby z takiej ogólnej, wiesz, świadomości środowiska. Czy ty to odczułeś? Znaczy, na pewno zniknąłem przede wszystkim z mediów społecznościowych i z jakichś takich ogólnych informacji odnośnie bieganiu po górach, no bo nie uczestniczyłem w żadnych zawodach, więc nie było takiej komunikacji, że gdzieś startuję, że gdzieś zająłem jakieś miejsce. Z mediów społecznościowych zniknąłem, no bo po prostu nie miałem na to ochoty i nie chciałem niczego publikować i chciałem też od tego odpocząć. Więc faktycznie nie byłem jakby widoczny przez ten okres czasu, ale jeżeli chodzi o jakiś taki support właśnie kibiców, innych zawodników, to cały czas to miałem praktycznie od pierwszego biegu z cyklu Golden Train World Series. Niektórzy zawodnicy z cyklu właśnie pisali mi, jak się czuję, pytali się, kiedy wracam do cyklu. Cała ekipa filmowa pisała mi po prostu, że tęsknią za mnie i czekają, kiedy wrócę do cyklu. Więc naprawdę dostawałem bardzo dużo pozytywnych wiadomości i cały czas ludzie wszyscy powtarzali, że po prostu czekają, kiedy wrócę do cyklu, bo nie mogą się doczekać moich biegów. I nie zauważyłem, żebym po prostu był jakoś odsunięty. Czułem takie no, mega wsparcie i czułem, że po prostu wszyscy o mnie pamiętają i czekają, kiedy wrócę i po prostu będę znowu rywalizować. Okej, to super. Bardzo się cieszę, że jakby moja kiepska teoria została obalona. Tym lepiej. Powiedz mi, no wiesz, też, że ci tutaj przerwę jeszcze. Myślę, że to wynika z tego, jakiego zawodnika to dotyczy. Ja jestem bardzo komunikatywny, mam dużo znajomych, przyjaciół i myślę, że to wynika z tego, dlaczego ludzie gdzieś tam pamiętają o mnie i po prostu życzą mi dobrze, no bo mnie lubią i dlatego też myślę, że to też wynika z tego, że gdzieś tam nie zostałem zapomniany przez innych zawodników i przez właśnie kibiców. Okej. Wyobrażam sobie, że to był te kilka miesięcy, to był taki proces, że właśnie odpocząłeś, potem, tak jak mówiłeś, powoli wróciłeś do treningów, ale czy był taki moment jeszcze zanim jakby oficjalnie wróciłeś i pokazałeś się, wiesz, światu, publiczności i tak dalej, że poczułeś, kurczę,
chyba już powoli się robi dobrze. No to przede wszystkim w momencie, kiedy dowiedziałem się, że muszę zrobić sobie roztrenowanie i muszę odpocząć. Mentalnie byłem po prostu w słabej kondycji, że tak powiem. I też po prostu skorzystałem z pomocy psychologa sportowego, z pani Justyny Macur z Wrocławia. I tak na dobrą sprawę to dzięki niej ten mój proces powrotu przede wszystkim mentalnego był tak szybki i tak sprawny, ponieważ ona udzielała mi mnóstwo wskazówek, jak sobie z wszystkim radzić, podrzucała mi książki, które mam czytać. I właśnie dzięki współpracy z nią tak szybko wróciłem mentalnie do formy. Mhm. Czyli nie czuję, że był jakiś taki jeden moment, kiedy ty sam dla siebie poczułeś, że o, wygrzebałem się z dołka i teraz już będzie tylko lepiej. Tak, czułem to praktycznie po 2,5 miesiąca od zrobienia przerwy. Już czułem, że po prostu organizm odpoczął. Czułem się, że jestem gotowy już, żeby powoli wdrażać trening. No i z każdym treningiem, który zacząłem realizować, to czułem się coraz lepiej. Czułem się, że te treningi jakby, że tak powiem, wchodzą. Czyli czuję, że te treningi, które zrealizowałem, przynoszą mi korzyści. I czułem, że każde moje prędkości, czy pod górę, czy po płaskim, się po prostu zwiększają. I to też dawało mi kopa, bo po prostu czułem, że wszystko, co realizuję na treningach, przynosi mi korzyści i dzięki temu staję się lepszy. Po drodze miałeś start kontrolny na imprezie 3x Śnieżka, a potem pojechałeś na obóz. Tak, dokładnie. Ja po wznowieniu treningów 1 maja, już w maju byłem na pierwszym zgrupowaniu, około 3 tygodni w Jakuszycach. Jest to moje ulubione miejsce do treningu. Pojechałem tam z tego względu, że potrzebowałem po prostu pojechać w takie ciche miejsce, skupić się na treningu i przez 3 tygodnie się po prostu tylko i wyłącznie tam wprowadzałem, czyli nie trenowałem w ogóle nie trenowałem z jakimś w ogóle planem, tylko wstawałem rano. Okej, czuję się tak, to dzisiaj zrobię sobie taki trening, czuję się dobrze, to pobiegam dłużej. Robiłem sobie dni wolne i skupiałem się na tym, żeby słuchać swojego organizmu i pod jego funkcjonowanie dopasowywać jakby treningu. W czerwcu zdecydowałem się znowu pojechać do Jakuszyc na kolejny obóz. I już wtedy zacząłem robić jakieś takie treningi bardziej zadaniowe, gdzieś tam bieg szybszy na średnicę. No i podczas tych treningów byłem bardzo zaskoczony, ponieważ zacząłem osiągać prędkości, jakich nie osiągałem przez praktycznie 2 lata w biegu pod górę. I to było dla mnie niesamowite i nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. Akurat będąc na tym obozie w Jakuszycach, podjąłem decyzję, że wystartuję w biegu 3x Śnieżka. To była też decyzja, tutaj podpowiedź pani psycholog. Chciała, żebyśmy przepracowali sobie różne rzeczy podczas zawodów, bo też już wtedy wiedziałem, że będę szykować się do Norwegii, do biegu Golden Trail. I chcieliśmy przepracować sobie różne aspekty podczas tych zawodów. No i byłem mega zaskoczony, że po 1,5 miesiąca treningów ja jestem w takiej formie, jakiej nie byłem od 2 lat. I noga mi tak podawała, że no byłem mega zaskoczony. To bardzo mnie to cieszyło i też nie nakręcałem się nie wiadomo jak, tylko spokojnie z głową te treningi wykonywałem. Bardzo mocno zmieniłem swój trening względem tego, co było wcześniej. No i po tym starcie w czerwcu zdecydowałem się na kolejny wyjazd, troszeczkę już wyższe góry do Włoch, do Madonna di Campiligo, gdzie spędziłem tam chyba 17 dni i tam już na troszeczkę wyższych górach zrobiłem trening, po którym zjechałem dokładnie 10 dni przed startem w Norwegii, więc do praktycznie startu w Norwegii zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby się jak najlepiej do niego przygotować.
To jest właśnie bardzo interesujące i myślę, może być też bardzo cenne dla osób, które, tak jak mówiliśmy, odczuwają trochę, czy przewidują, że mogą być przetrenowani. Myślę, że często powodem tego, że jednak nie odpuszczamy, jest ta obawa przed tym, że utracimy formę, nie? A ty mówisz tutaj, że po Tak. długiej przerwie, kilka tygodni, półtora miesiąca treningu i nagle jesteś, czujesz po prostu mega gaz i osiągasz świetne wyniki na treningach. Więc myślę, że ten kawałek powinni sobie właśnie odsłuchać zawodnicy, którzy boją się właśnie zrobić sobie dłuższą przerwę na Tak, treningu. dokładnie. No, ja przestałem w ogóle w tym roku bardzo mało wykonywałem treningów 2 razy dziennie, co wcześniej było dla mnie oczywistością i po prostu wolałem te popołudnie odpocząć, pójść z psem na spacer niż dokładać sobie jakieś obciążenie i dzięki temu wszystkie treningi jakościowe były po prostu na bardzo wysokim poziomie i dzięki temu tak dobrze przygotowałem się do Norwegii. A na tym polegała ta duża zmiana treningowa, o której wspomniałeś, że właśnie na przykład rezygnacja z drugiej jednostki dziennie? No bo tutaj wspomnijmy, że cały czas pracujesz z trenerem Morłowskim, prawda? Tak, współpracujemy razem. Jeżeli chodzi o zmiany, to też zmieniliśmy ilość akcentów w tygodniu, ponieważ no, nie byłem w stanie wykonywać zbyt dużej ilości akcentów, więc skupiliśmy się na tym, żeby tych akcentów było mniej, żeby one były konkretniejsze. Pomiędzy akcentami wykonywaliśmy spokojne treningi i spędzałem dużo czasu na siłowni. I ten układ pozwolił mi właśnie fajnie przetwarzać ten trening i nie wiem, czy będziemy to stosować w dalszym ciągu, ale na pewno to mi bardzo pomogło. Pogadajmy teraz chwilę o samym biegu w Norwegii. No, ja tak troszeczkę, znaczy nie znałem wcześniej tego biegu, no, ale widziałem, jak na przykład Kilian biega na treningach u siebie, no i przewidywałem, że nie będzie to łatwy technicznie bieg. No, był to trudny techniczny bieg, ale też bym no, nie panikował, nie wiadomo jak. Myślę, że bieg 25-kilometrowy, mniej niż połowa trasy była bardzo techniczna, więc dla mnie to było coś normalnego. Chociaż muszę przyznać, że 2 kilometry biegu było, nigdy jeszcze nie biegałem w takim terenie, ponieważ było to poza szlakiem, były to luźno rzucone kamienie i podczas rekonesansu trasy nie wyobrażałem sobie, jak można tam biec szybko, więc to był jedyny taki bardzo trudny odcinek, reszta była biegowa, więc no, trudny bieg, ale też nie tak hardkorowy, jak można było sobie to wyobrazić. Okej, okay, rozumiem. No właśnie, trochę oceniam z punktu widzenia tego najtrudniejszego fragmentu, który na Tak, relacji tak. robił duże wrażenie. Tak, ten odcinek też bardzo mocno weryfikował miejsca później na mecie, więc no bardzo kluczowy odcinek. 2 kilometry, które naprawdę mogły zrobić przerwę pomiędzy 2 a 3 minuty pomiędzy zawodnikami. Teraz Sierzinal odpuściłeś, a przygotowujesz się do dwóch, jak dobrze kojarzę, ostatnich zawodów tej części regularnej sezonu, cyklu, czyli to są biegi w Stanach. Czy możesz krótko nam opowiedzieć, jaki one mają charakter, co tam będzie kluczowe? Czy tam jest właśnie duża wysokość nad poziomem morza, czy duży, jakby duża trudność techniczna? Jak te biegi wyglądają? To tak, odpuściłem Sierzinal, no bo uważałem, że po takim biegu jak 25 km właśnie w Norwegii, to jest zbyt krótka przerwa, żeby znowu wejść na wysoki poziom rywalizacji i też obserwowałem dzisiaj zawodników, którzy biegali w Norwegii i no, nikomu nie poszło zbyt dobrze, więc to była dobra decyzja. Jeżeli chodzi o biegi w Stanach, to też będzie mój pierwszy raz w ogóle w Stanach Zjednoczonych.
Więc planuję pojechać tam już 3 tygodnie wcześniej właśnie po to, żeby zobaczyć, jak te Stany wyglądają, jak wyglądają ścieżki w Stanach, jak się przygotować do tych biegów. I też z tego względu, że biegi odbywają się na dużej wysokości. Pierwszy bieg w Colorado Spring będzie polegał na tym, że startujemy w miejscowości właśnie Colorado Spring i przez 22 km biegniemy cały czas pod górę na szczyt Pike Peak, który ma wysokość 4300 metrów nad poziomem morza. Więc bieg tylko i wyłącznie pod górę, coś takiego można powiedzieć, że nie jest to moja mocna strona, ale myślę, że patrząc na treningi, które realizuję, myślę, że bardzo fajnie może mi tam pójść. Jedynie co, to kwestia, jak mój organizm będzie reagował na wysokość. Nigdy nie byłem na tak dużej wysokości. 3500 metrów nad poziomem morza to jest jakby mój rekord życiowy. Przy czym no, nie biegałem na dużych intensywnościach przy takich wysokościach, a to ma bardzo duże znaczenie. To jest całkiem inaczej, gdy sobie idziemy spacerkiem i już mamy problemy z podchodzeniem i z marszem. Dodając tutaj wysoką intensywność, no nie wiemy, czego się spodziewać. Dlatego no, to będzie bardzo duże wyzwanie, przede wszystkim ze względu na wysokość. Ale no mówisz, że jedziesz wcześniej i więc tak. Z takim zamiarem, żeby też zrobić aklimatyzację, tak? Przede wszystkim aklimatyzację. Nigdy nie byłem w Stanach, nie wiem, jak organizm reaguje na wysokość. Rozmawiałem z kilkoma zawodnikami i powiedzieli mi, że wysokość oczywiście no, robi wrażenie i jest mega ciężka, ale że tą wysokość w Stanach troszeczkę inaczej się odczuwa niż tą wysokość w Alpach. Więc głównie no właśnie z tym względu na aklimatyzację, przygotowania się do tej wysokości, zaadaptowania organizmu do takiej wysokości, jadę 3 tygodnie wcześniej. Oczywiście też zmiana czasu będzie tutaj kluczowa, dlatego chcę na spokojnie przygotować swój organizm do tak ekstremalnego wysiłku. I tydzień później właśnie w takiej formule startuję w kolejnym biegu, również w Stanach Zjednoczonych, w miejscowości Flagstaff. Jest tam bieg na dystansie 22-25 km, łatwiejszy, ale również na wysokości gdzieś tam od 1900 do 3000 metrów nad poziomem morza. Więc dwa biegi tydzień po tygodniu. Dużo łatwiejsze połączenie, bo bieg w Colorado Spring jest tylko pod górę, więc nie ma takiej jakby kasacji nóg, mięśni. Właśnie mięśniowego. Nie ma takiego mięśniowego zmęczenia, więc ten bieg może nawet mieć pozytywny wpływ na bieg tydzień później, który będzie odbywać się już na trasie takiej klasycznej, czyli góra-dół. Tak. Wydaje się, że to ma jakby bardzo duży sens i dużo, dużo łatwiej byłoby te biegi połączyć niż, tak jak mówiłeś, Stranda z Sierzinal, gdzie też po prostu trzeba mieć bardzo dużo świeżości na tę biegową trasę, tak jak się dzisiaj tak. okazało. Ja po Strandzie przez pierwsze 3 dni w ogóle nie biegałem, bo byłem po prostu tak zmasakrowany, że pierwszy dzień po biegu czułem się jakbym wpadł pod ciężarówkę. Dopiero 2 dni później poczułem się w miarę w porządku i po trzecim dniu dopiero się czułem, że jest w miarę okej. Okay. No to więc to pokazuje też, jaki to jest wysiłek podczas takiego biegu. I też chciałem poszanować swój organizm, żeby też nie po pierwszym biegu w cyklu od razu tydzień później startować i potem znowu dochodzić do siebie przez miesiąc, ponieważ przesadziłem. No, trzeba pamiętać, czasami o tym zapominamy, że to jednak są wysiłki od 2 do 4 godzin i jednak organizm bardzo mocno odczuwa skutki takiego wysiłku i zapominamy o tej regeneracji i odpoczynku po takich zawodach. To mam wrażenie, że to troszeczkę widać też po tym, jak zawodnicy z czołówki cyklu właśnie zarządzają swoim kalendarzem startów. Wydaje mi się, że jeszcze 2-3 lata wstecz i chyba
czołówka startowała troszeczkę częściej. Teraz wydaje się, że zawodnicy troszeczkę bardziej wybierają te starty, żeby dać sobie więcej czasu na odpoczynek. Tak, to prawda. No, wcześniej poziom był po prostu niższy. Nie było tylu zawodników na takim poziomie i można było startować częściej, no bo łatwiej było zajmować wysokie lokaty. Teraz poziom jest tak wysoki, że trzeba być naprawdę w mega formie, żeby stanąć na podium zawodów w cyklu Golden Trail World Series. Te biegi są też w krótkich odstępach czasu, więc mu trzeba wybrać sobie jakieś biegi, na których chce się startować, żeby naprawdę mieć tam taki high performance. Powiedz mi, bo mówiłeś wcześniej, że tak naprawdę na początku roku wydawało się tobie, że no, trzeba będzie sezon spisać na straty. Potem po odpoczynku, po podjęciu treningów poczułeś gaz i na pewno wierzę w to, że ostrożnie i wchodzicie i w mocny trening i tak jak mówisz, starannie planujecie zawody, ale czy myślisz o wywalczeniu miejsca na finał Golden Trail World Series i o powalczeniu w październiku na Madrze? Jeżeli chodzi o wyjazd na finał, no to się tutaj nie martwię o ten wyjazd, no bo uważam, że to jest kwestia, to jest po prostu formalność. W tym roku 30 zawodników kwalifikuje się do biegu To nie wiedziałem. finałowego. Ja po pierwszym biegu jestem już na 15. miejscu w klasyfikacji generalnej. W tym roku też nie trzeba uczestniczyć w trzech biegach. Wystarczą dwa, nawet jeden bieg do tego, żeby się zakwalifikować. Oczywiście w biegu finałowym później startuje się z mniejszą ilością punktów i oczywiście no, będę walczyć o jak najlepsze miejsce w finale i dla mnie plan minimum to jest po prostu pierwsza trójka na takich zawodach. A powiedz mi, już tak troszeczkę zmierzając ku końcowi rozmowy, w tym roku w finał to jest aż 5 dni biegania. Jak ty podchodzisz do takiego formatu, jak sobie właśnie porównasz i te finały takie, które były pojedynczymi zawodami jak Annapurna, jeżeli dobrze sobie przypominam, czy El Hierro, a z kolei na Azorach były 3 dni, gdzie świetnie tobie poszło. Jak się, no nie że nastawiasz, ale jak podchodzisz do tego formatu tegorocznego? Czy jeżeli chodzi o finał na Azorach, tam również było 5 biegów dzień po dniu, więc, no tak. Więc to będzie to powtórka, powtórka z rozrywki. No, trzeba być przygotowanym jak najlepiej. Tutaj nie będzie żadnej litości, jeżeli ktoś będzie miał jakieś słabości podczas takich zawodów, one szybko się gdzieś tam ujawnią i 5 biegów w dobrej dyspozycji to jest naprawdę wyczyn. Wiadomo, jest biegi górskie, to są też czynniki zewnętrzne, trudny teren, niełatwo gdzieś tam o upadek, o jakieś lekkie kontuzje, więc no, trzeba przede wszystkim w zdrowiu te 5 dni ukończyć i dawać siebie na każdym biegu co najlepsze, mieć ogarniętą logistykę, żywienie, bo to też są kluczowe rzeczy przy takiej długiej 5-dniowej rywalizacji. Ja jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądać. Już treningi wykonuję praktycznie też z myślą o biegu finałowym, czyli ćwiczę żywienie podczas biegu, po biegu, przed biegiem, no bo to wydatki kaloryczne są no, ekstremalne, a wiemy, że im ten wysiłek jest większy, im zmęczenie jest większe, tym apetyt jest mniejszy, więc tu też będzie kluczowe po prostu jedzenie pomiędzy zawodami. No ja pamiętam właśnie jak po Azorach mówiłeś, że to było wyzwanie, żeby Tak. zjeść odpowiedni posiłek i mieć siły na następny dzień. Tak, dokładnie, więc no 5 dni rywalizacji jest naprawdę ekstremalna i,
i ciężko mi opisać to w ogóle słowami, jaki to jest wysiłek, ale niesamowite jest to, że my potrafimy po trzecim dniu stanąć znowu na starcie i lecieć praktycznie, co fabryka dała. I też to prawda, no, największy problem uważam to problem żywienia podczas takich zawodów, no bo ja po trzecim biegu już miałem problemy ze spaniem, miałem problemy z jedzeniem i nie byłem w stanie siebie wmuszać już jakichś pokarmów i właśnie udało mi się to tak przeciągnąć, że dopiero na czwartym, na ostatnim biegu finałowym czułem problemy związane z żywieniem, ale to już był bieg praktycznie z bezpieczną przewagą i którą udało się utrzymać. I na pewno będę na to zwracać bardzo dużą uwagę i już to wprowadzam w swój trening, pomimo że bieg dopiero będzie pod koniec października. Będziemy mocno trzymać kciuki i za biegi w Stanach, i potem na finale. A na koniec chciałem Cię jeszcze zapytać, bo rozmawialiśmy ostatnio, właśnie coś około roku temu, chyba po Kiemga właśnie, i czy w okolicach festiwalu UTMB, i tam powoli, wiesz, pojawiały się takie właśnie pytania, czy Bartek Przedwojewski wystartuje kiedyś na UTMB. No i mówiłeś, że tak się trochę przyglądasz dystansowi OCC. Jak teraz po roku wygląda nadal jakby to ten plan, czy wizja jakiegoś startu w przyszłości w UTMB? No to tak, był taki plan w tym roku, żeby wystartować na dystansie 55 km OCC. Jestem zgłoszony i mógłbym wystartować, no ale no, muszę niestety odpuścić te zawody ze względu na przygotowania do cyklu Golden Trail. No bardzo żałuję, bo chciałbym w końcu pojechać na festiwal UTMB. Przede wszystkim po to, żeby tam wystartować. No po drugie, żeby poczuć tą atmosferę na tych zawodach. No i też przymierzam się do tego, żeby właśnie od tego najkrótszego biegu, czyli biegu na dystansie 55 km, przejść tą drogę UTMB do biegu festiwalowego, czyli na dystansie 160 km, którą też na pewno chciałbym kiedyś zrobić. No ale to niestety musi jeszcze chwilę poczekać. Dobra, to Bartek, ostatnie pytanie. Jaki jest Twój ulubiony sposób regeneracji albo jakiś ulubiony, jakaś odskocznia od takiego reżimu treningowego? No, jeżeli chodzi o regenerację, to mój ulubiony sposób to spanie. Nie śpię może długo, ale w ciągu dnia po prostu kocham zrobić drzemkę po obiedzie i to jest moja ulubiona forma regeneracji, właśnie ta drzemka po obiedzie. Jeżeli chodzi o odskocznię od planów treningowych, to dla mnie najlepszą taką formą to są właśnie spacery z pieskiem, gdzie po prostu sobie idę z nim na spacer i sobie wtedy chilluję i nie myślę o bieganiu, tylko sobie fajnie z nim spędzam czas. Dzięki za rozmowę, dzięki za dzielenie się i tymi fajniejszymi momentami, jak udany powrót do ścigania na najwyższym poziomie, i również szczere dzielenie się tymi trudniejszymi momentami. Mam nadzieję, że tych fajnych, szczęśliwych również dla nas kibiców będzie jak najwięcej. Tego Tobie wszyscy życzymy. No i mam nadzieję, że do naszej następnej rozmowy nie upłynie cały rok, tylko jeszcze w tym sezonie będą kolejne okazje, żeby spotkać się i pogadać. Wielkie dzięki. Dzięki za rozmowę, dzięki za powodzenia i mam nadzieję, że jeszcze trochę emocji w tym roku przyniosę.